Da pan sygnał jak. Kamera idzie, tak? Proszę. Ta moja wypowiedź będzie dotyczyła filmu Grzegorza Królikiewicza Na wylot. Niewielu pewnie pamięta o tym filmie, a to jeden z absolutnie najważniejszych filmów, jakie w naszej kinematografii powstały. Najważniejsza scena z tego filmu, jest wiele tam pięknych scen, ale taka najważniejsza, która mnie otworzyła w tamtym czasie i między innymi spowodowała, że poszedłem do szkoły filmowej i postanowiłem zostać reżyserem filmowym. To scena, w której widzimy coś w rodzaju balangi w latach 70. Wszystkim się wydaje, że żyjemy w świecie, który absolutnie nie może się zmienić i tacy, jacy jesteśmy, musimy przetrwać. I oto nagle z takiej banalnej sceny, właśnie popijawy pewnej opresji seksualnej, jakby w tym wszystkim bohaterka tej sceny, młoda kobieta, próbuje wyrwać się z tego wszystkiego, próbuje jakby pokazać swoim partnerom, że to nie to, że ona nie chce być z nimi, bo nimi gardzi, ale chce wyrwać się z tej sytuacji. I nagle ta scena dla mnie stała się bardzo mocną metaforą naszego życia w tamtych latach, ale nie tylko. Nagle przywiodła mi na myśl coś takiego, że my wszyscy gdzieś tam żyjemy w takiej w sumie dość podłej rzeczywistości. Skazani jesteśmy na różnego rodzaju opresje, które zmuszają nas do właśnie bycia takim nie do końca wolnym, nie do końca mądrym, pięknym, szlachetnym człowiekiem, że godzimy się na pewną podłość tylko dlatego, że takie są okoliczności. Nagle w tym filmie, w tej scenie zrozumiałem, że tak nie musi być. Że kino Królikiewicza nagle pokazuje tęsknotę za wolnością, tęsknotę za czymś, co jest szlachetne, co pokazuje nam, że w to, w tym tkwimy, to takie bagno, bagienko, niekoniecznie musi być treścią naszego życia. Nie bierz go na sentymenta. To jest... Jurek nie jest chłopak, który na sentyment dla siebie bierze. Sentyment. Tak. A gdzie wyra? Ja sobie... Adam, co tam? Tak. A ja pijam tak. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.